Od jakiegoś czasu do naszych domów coraz częściej zagląda technologia AI i jest właściwie wszędzie. Czy da się ją wykorzystać do pracy z drukarkami 3D? Oczywiście, że się da. Trzeba poświęcić na to trochę czasu, żeby wybrać odpowiednie narzędzia i to właśnie zrobiłem dla Was. Stworzyłem za pomocą technologii AI taki model. Właściwie nie trzeba umieć rysować, nie trzeba umieć projektować brył trójwymiarowych, żeby coś takiego stworzyć. Niesamowita sprawa. Zapraszam zatem na ekran mojego komputera. Zaczynajmy. Oglądajcie do końca. Rozpoczynamy od otwarcia strony internetowej Recraft AI. Trzeba się tutaj zalogować. I przy tym pierwszym waszym logowaniu na pewno otworzy wam się taki tutorial. Można to pominąć. W tym celu naciskamy ikonkę domku w lewym górnym narożniku i otwieramy sobie nowy projekt. Teraz wybieramy image, czyli rysunek. I tutaj trzeba ustawić silnik Recraft 20B i typ obrazka Line Cut. Wpisujemy prompt, czyli polecenie dla systemu AI. Można to zrobić po polsku, tak jak ja. Głowa orła wpisana w okrąg. Generowanie trwa około 15 sekund, ja to skróciłem. Otrzymałem taki efekt. Ten rysunek jest zbyt szczegółowy i tutaj trzeba te parametry troszeczkę zmienić. On musi być mniej szczegółowy, czyli przestawiamy go na średnią szczegółowość i generujemy jeszcze raz. No i tych szczegółów teraz mam tutaj dużo mniej. Myślę, że to już jest na takim zadowalającym poziomie. Będę to eksportował do pliku SVG, czyli do pliku wektorowego. Teraz otwieramy Tinkercad, czyli najprostszy możliwy program do projektowania trójwymiarowego. Tworzymy nowy projekt. I importujemy nasz plik SVG. Tutaj trzeba zmienić parametry przy otwieraniu, bo ten nasz plik SVG będzie za duży. Ja zmieniam na 100 na 100 mm. No i tu pojawia się pewien problem. Jak widzicie, ten mój model nie jest okrągły, a jest wpisany w kwadrat. Tego kwadratu nie da się usunąć. Próbowałem kilkoma sposobami, niestety nie dało się tego zrobić, ale mimo wszystko sposób na to jest. Usuniemy sobie ten model i pokażę wam, jak to wygenerować prawidłowo. Otwieramy program Inkscape. Otwieram rysunek SVG. I teraz naciskam Ctrl A, żeby zaznaczyć cały rysunek. Następnie klikam, przytrzymując Shift, przerywaną linię na krawędziach obszaru roboczego. Teraz w prawym dolnym rogu ekranu zaznaczam Eksportuj tylko zaznaczone. Wybieram rodzaj pliku. SVG, nadaję nową nazwę i eksportuję. Ponownie przechodzimy do programu Tinkercad, otwieramy plik, zmieniamy wielkość, czyli nasze 100 na 100.
importujemy. Ja sobie tutaj zmienię jeszcze kolor, ale nie mam już kwadratowej obwiedni dookoła mojego modelu wygenerowanego z pliku SVG. Musimy teraz jeszcze model zintegrować z jakąś podstawą, która będzie nam te wszystkie szczegóły trzymała razem. W tym celu wybieram sobie walec. Zmieniam jego parametry na 64 bloki. Wielkość w osiach X i Y zmieniam na 100 mm, tak żeby pokrywało mi się z moim wygenerowanym z pliku SVG modelem. Naciskam Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystko na stole i wybieram synchronizację. Naciskając markery, modele ustawiają się idealnie względem siebie. Ponownie Ctrl A i tym razem łączymy oba modele. Mamy gotowy praktycznie model trójwymiarowy. Teraz wystarczy go już tylko wyeksportować i załadować do Slicera. Naciskamy eksport. Wybieramy STL. I zapisujemy model na dysku. Otwieramy Slicer. Ja tutaj używam Orki, ale to może być każdy inny program tnący do drukarki 3D, jaki używacie. Ładuję plik. Tnę. I wysyłam do drukarki. To, co widzieliście na ekranie mojego komputera, to jest zestaw absolutnych podstaw. To są najprostsze możliwe rozwiązania, żeby wykorzystać tą technologię AI w naszych codziennych pracach. To nie znaczy, że ta technologia nie może zaoferować dużo więcej. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów na naszym kanale, to po prostu piszcie w komentarzach, a być może macie własne doświadczenia i podzielicie się nimi z nami. Byłoby nam bardzo miło, bo wymiana informacji z naszymi widzami to jest coś, co cieszy nas zawsze najbardziej. To jest najprostszy model, który pewnie będzie wymagał jeszcze jakiegoś oczyszczenia, wykończenia, żeby można było go użyć w jakiejś kompozycji, na przykład na ścianę. Ale da się to zrobić i nie trzeba właściwie umieć zupełnie projektować modeli trójwymiarowych. Pamiętajcie proszę o subskrypcjach, dzwonkach i jeżeli zechcecie zostać naszymi patronami i wspierać nasz kanał, żeby rozwijał się szybciej, bardziej i oferował jeszcze lepsze treści, to będziemy Wam bardzo za to wdzięczni. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć! Laptop!